Do you like going to work? Make some noise! Cześć, witajcie na nowym vlogu. Dzisiaj pogoda nie rozpieszcza, a ja z Moniką jadę na koncert do Gdańska. Słuchajcie, najpierw jedziemy do hotelu, zamierzamy tam spędzić noc. Hotelik jest umieszczony w starej, w zabytkowej części Gdańska. Hotel nazywa się Montownia i jest, ma fajny taki industrialny charakterek. Prawdopodobnie jest fajnie, zresztą zobaczymy, nakręcimy, zobaczymy jak to faktycznie wygląda. No i co, wieczorem jest koncert. Gwiazdą wieczoru będzie Cradle of Filth. Grupa z Wielkiej Brytanii. Fajny zespół grający muzykę czarny metal, no tak może to nazwę. Ale przed gwiazdą wieczoru będą jeszcze fajne dwie kapele. Mianowicie będzie Wednesday 13. Sick and Beautiful. Wednesday 13 to kapela ze Stanów Zjednoczonych, z Karoliny. Sick and Beautiful są z Rzymu. Słuchajcie, no zapowiada się fajny wieczór. Na razie. Jesteśmy na miejscu w Gdańsku przy hotelu Montownia. Fajny budynek w porcie w Gdańsku, blisko Starówki. Fajny charakter zachowany budynku. Kiedyś tutaj była montownia, jakieś części składali do statków. No, z prawej strony mamy stocznię gdańską. No a teraz pójdziemy na Starówkę, aby tylko pogoda nam dopisała, bo jest troszeczkę deszczowo. Piękna bazylika mariacka w Gdańsku, na Starym Mieście. Zwiedzanie bazyliki w dni powszednie od 7 do 18. No, ludzie wchodzą. Myślę, że też wejdziemy. Schodki. No. Nie bez powodu tą świątynię nazywają Koroną Gdańska. Najwyższa w ogóle taka budowla w Europie chyba ceglana, prawda? Jestem ciekawy, jak droga powrotna wygląda. No powiem wam, że robi wrażenie.
Teraz sprawdzimy, czy te oznaczenia na schodach to faktycznie, czy to są schodki? Ile schodków, tak? Dobra, 210 tu jest, tak? 11, 12, 13. Dokładnie. 230 schodków za nami. No, w sumie kawałek drogi jeszcze. Stromo? Uważaj, wysisko. 400 jest schodów tu. Tak? Aha. No to jeszcze musimy doliczyć te. No. 3. 7. No ale widoku tu nie ma dzisiaj. No. No raczej. No to zobaczymy. Ale faktycznie. Bazylika sięga chmur. Widać, jak piękne. No piękny, tylko że dzisiaj zbyt wiele nie widać. Dla samego treningu warto to wejść. No to nie jest atrakcja dla ludzi z dużymi stopami. Schodki są dosyć wąskie. Jest przyjemnie, warto wejść na pewno, do polecam. No cóż, trzeba coś zjeść. Zmarzliśmy. Tylko teraz tak się zastanawiam, dostaliśmy numerek taki, co on oznacza? Na pewno będzie smaczne. No, jesteśmy w Mętowni, właśnie w tym budynku, gdzie mamy hotel, ale poczekamy na jedzonko i zaraz coś pokażemy. Dwie zupki podane, Monika zadowolona. Głodna jesteś? Pachnie, jak pachnie. Pachnie, nie? Zapłacono za te dwie zupki 79 zł. Teraz zobaczymy, czy smaczne. Fo z wołowiną parzoną. Super sprawa. Gorąca, smaczna. Wyjątkowa w swoim rodzaju. Super, nie? Bardzo dobre. Fajnie. Spójrzcie, jak tutaj jest w hotelu. Naprawdę nietuzinkowy wygląd. Hotel łączy elementy przemysłowe z nowoczesnymi dodatkami. Naprawdę robi to fajną robotę. Wyciągnij kartę. Pierwsze wrażenie najważniejsze, tak? Światełko proszę zapalić. No, pokoik. No tak, betonowo. Betonowo. Trochę, ale zobacz, mamy ten. Mamy piękny widok, ale i mamy... Zobacz. Co? Tak, to jest specjalnie. Ale fajne ty, słuchaj. Bardzo, bardzo fajnie. Podoba mi się. Troszeczkę klaustrofobicznie. Niski sufit, co? Niski sufit, bo masz sypialnię nad sobą. Ale śmiało, zobacz. Dotykam sufitu. Ale jest przestrzeń. Nie, no jest okej, okay, super. Starczy tyle. Fajnie. Dziękuję.